Uszanowanko, moi drodzy, mamy kolejny dzień z naszego wyzwania zrobienia 101 rzeczy ze złomów, które są w tamtej skrzynce. I ja sobie wybrałem taki oto kawałeczek i zrobimy coś, co akurat mi się przyda, ponieważ zrobiłem sobie dwie szuflady, żeby pochować różne ciekawe rzeczy. W jednej mam, okej, na razie jest uchwyt taki wzięty z marketu, a do drugiej szuflady pomyślałem, że wykonamy właśnie taki uchwycik. Wziąłem sobie pręt kwadratowy. To jest 10 na 10 mm, długości pi razy oko 23 cm. Więc z tego działamy kolejny projekt. Zapraszam do oglądania. I teraz bierzemy przynajmniej takie 3 cm. I teraz, żeby mieć mniej więcej tyle samo, ja sobie tutaj na kowadle oznaczę po prostu długość, która mnie interesuje. Na tej samej wysokości. No i to jest efekt, gdy jest trochę za gorący.
I mamy gotową rączkę. Jeszcze chwileczkę ona przestygnie. I będziemy ją montować. A few moments later. Teraz przykręcimy sobie, czy tymczasowo na takie kręciki, ale przykręcimy sobie pierwszą. I tak z kawałka złomu zrobiliśmy uchwyt do szuflady, która niestety tego uchwytu nie miała. Wyszedł całkiem zgrabnie. Mi się podoba. Można schwycić całą dłonią, także w tej szufladzie ja na przykład mam tego typu gadżety. To jest, zobaczcie, to jest pilnik. A teraz wam powiem jedną anegdotkę, ponieważ pewnego razu pewien pan detektorysta znalazł taki przedmiot na polu i wiele osób pisało mu, że jest to sztylet. I niestety byli w błędzie. Dużo osób właśnie pisało, że to jest sztylet średniowieczny, a to był po prostu pilnik. No pomyłki się zdarzają oczywiście, nikt nie jest nieomylny. Tutaj widzicie sztylet, który jest w moim posiadaniu. A ja tym pozytywnym akcentem kończę z wami ten dzisiejszy odcinek przy świeżo zrobionym uchwycie do szuflady. Dzięki wam wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu takich subków. Jak dotarliście do tego miejsca, dodajcie komentarz. Uchwyt, a przypnę wam serduszko. Dzięki wam wielkie za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się, cześć.